torze walki. Łuk brzwiowy Czagajewa z lewej strony jest mocno rozbity. Tak, 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 tak. Nabrzmiał i już. Jest zraniony. No, zobaczymy, jak to wszystko. Regina Halmisz, tutaj siedząca, także w przeszłości mistrzyni świata w boksie zawodowym kobiet. No ale poza tym dramatycznym akcentem tuż na zakończenie tej rundy, to jednak podobny ciągle Władimir Kliczko był zawodnikiem precyzyjniejszym, a to jeszcze raz jego reakcja na to, co zdarzyło się przed chwilą, ale Czagajewa stać było właśnie na ten gest przeprosin. Zresztą w trakcie tych konferencji, treningów prasowych, tych sytuacji, kiedy dochodziło do ich spotkań, nie było specjalnej wrogości, to był zupełnie inny klimat niż między Hajem albo w kilku innych wcześniejszych sytuacjach, kiedy spotykali się Kliczkowie, na przykład witali przed walką marcową z Juanem Carlosem Gomezem. Tu nie było złośliwości, uszczypliwości. Bardzo grzecznie wypowiadał się o swoim rywalu Ruslan Czagajew, także dziękował za właśnie to, że podjął rękawice, wyzwanie Władimir Kliczko swojemu przeciwnikowi. Również było mnóstwo kurtuazji w ocenie możliwości Czagajewa. No a tutaj w ringu oni walczą rzeczywiście bez fauli, bardzo w tej chwili sportowo, i ten jeden akcencik sprzed chwili oczywiście w tym wszystkim jest absolutnie nieistotny. Natomiast faktem jest to, że Władimir Kliczko uzyskał zdecydowaną przewagę punktową. No i Czagajew coraz bardziej zdeterminowany jest już tylko w tym, by ewentualnie znaleźć zwycięstwo w tej walce poprzez znokautowanie Ukraińca. Ciągle jest to absolutnie możliwe. Próbuje bardzo dużo ciosów Czagajew bić lewą ręką na korpus. Nie wiem, czy nie szuka po tym momencie, po tym ciosie wyjścia, prawym się powiem na górę, bo to tak wszystko na to wskazuje, że lewy prosty, drugi na dół i prawym się powiem na górę w momencie, kiedy lewy dochodzi. Lewa ręka też Władimira Kliczko. No i niedobrze to wyglądało teraz. Zupełnie usadził Czagajewa. Jeszcze kolejne ciosy bite przez Kliczkę. Teraz na szczęście zdołał Czagajew zejść nisko i uniknąć kolejnych uderzeń, i już próbuje rozprowadzić swój atak, ale coraz bardziej rozcięta jest ta skóra, coraz głębsza jest ta rana w okolicach lewego oka. A Kliczko będzie oczywiście, tak jak pamiętam choćby walkę z Madison Square Garden z Calvinem Brockiem, starał się również bić tam uderzenia, choć potem jeszcze była sytuacja, kiedy w walce z Brockiem sam Kliczko doznał kontuzji i wtedy podjął już huraganowe natarcie, demolując i niszcząc swojego przeciwnika w siódmej rundzie. Czagajew to jednak inny charakter. Przypominamy, to zawodnik, który wciąż jeszcze jest niepokonany i nie chciałby także tego stracić, tego właśnie wieczoru tutaj właśnie w Gelsenkirchen przy okazji tej wielkiej bitwy pięściarskiej w ringu, której próbuje on pozbawić pasów mistrzowskich Władimira Kliczkę. Cały czas idzie do przodu, cały czas jest ogromnie groźny. Mimo iż tyle ciosów już zadał mu Władimir Kliczko. Ale teraz on z kolei próbuje przejść inicjatywę, no i groźna ta odpowiedź, podwójny lewy bity przez Czagajewa. On wie, że jeśli znajdzie czubek szczęki Kliczki, wówczas ten może znaleźć się w bardzo trudnym położeniu.